Witajcie serdecznie. Dziś winylowe wydanie płyty dla mnie bardzo ważnej. Powiedziałbym nawet, że jednej z najważniejszych, jeśli chodzi o moją muzyczną edukację, więc jeśli zastanawiacie się, czemu mam taki beznadziejny gust, jeśli chodzi o muzykę, no to właśnie ta płyta jest jednym z powodów. A chodzi o moim zdaniem najlepszy album Brytyjczyków z Cradle Field, czyli Cruelty and the Beast. Myślę, że już patrząc na tę okładkę zauważyliście dwie rzeczy. Pierwsza z nich to tytuł, a w zasadzie podtytuł, bo mamy tutaj podtytuł Remistressed. I tak, to jest ta nowsza wersja zremasterowana i zremiksowana. Ja jeszcze o tym opowiem, bo to jest bardzo ważne w kontekście tej płyty. I ona faktycznie trochę inaczej i lepiej brzmi. A druga rzecz to, i mamy też nieco inną okładkę niż na CD, bo tak jak zauważyliście, mamy również ten album na CD. Inną nie znaczy nową, bo jak sobie zajrzycie na przykład na serwis Discogs, no to zauważycie, że na przestrzeni lat od 98 roku, od wydania pierwszego wydania tego trzeciego albumu Cradle of Filth, to okładka się w niektórych wersjach przewijała, więc tak jakby nie jest to nic nowego, ale jednak jest coś nieco innego niż to, co do tej pory ja przynajmniej znałem, jeśli chodzi o okładki tego albumu. Płyta dla mnie bardzo ważna z tego względu, że ona wyszła w 98 roku, chociaż w sumie to nie jest do końca powód, ale powód jest taki, że w związku z tym, że wyszła w 98 roku, a ja wtedy zaczynałem swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi, stawiałem swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o black metal, no to była to dla mnie nowa, aktualna płyta Cradle of Filth. I powiem wam tak, no pochłonęła mnie totalnie. Pochłonęła mnie totalnie zarówno muzycznie, bo jak najbardziej ta estetyka mi się podobała i pochłonęła mnie też tekstowo. To były takie czasy, kiedy nie było Google Translate i jak ktoś chciał, tak jak ja, przetłumaczyć sobie teksty na tym albumie, no to musiał korzystać z klasycznego słownika. Nie dało się po prostu wrzucić całego tekstu do translatora i wypluł tłumaczenie. Trzeba było sobie tłumaczyć słowo po słowie. A trzeba było tłumaczyć z tego względu, że w tekstach na tym albumie jest sporo słów zaczerpniętych z takiego mniej popularnego angielskiego, przynajmniej wtedy dla mnie, i jednak musiałem sobie dogrzebać się do niektórych określeń, do niektórych słów, co oczywiście dało mi masę frajdy w poznawaniu tej historii. A mamy tutaj koncept album skupiony wokół kultowej w pewnych kręgach Elizabeth Bathory. Fantastycznie się ta okładka prezentuje również w tej wersji na dużym nośniku i nie ukrywam, że ja uwielbiam okładki winylowe właśnie z tego względu, że mamy tutaj bardzo duży format i jakby tak się przyjrzeć, to powiem wam, że naprawdę jakościowo jest to bardzo dobrze wykonane. To jest w ogóle wydawnictwo z 2019 roku. W 2019 roku zespół zdecydował się wypuścić na rynek taką odświeżoną wersję tego kultowego, moim zdaniem, dla nich, nie wiem czy kultowe to będzie dobre słowo, ale jakby mega znaczącego dla nich albumu. Mega znaczącego również dlatego, że wtedy tamten skład po wydaniu tego wydawnictwa się rozpadł, rozsypał i powstało po tym wydawnictwie trochę nowe Cradle of Filth. Ale jednocześnie moim zdaniem jest to album, no właśnie, jaki to jest album? Na pewno kompletny, jeśli chodzi o kompozycję, stylistykę i właśnie prowadzenie historii. I moim zdaniem nigdy więcej i nigdy wcześniej Cradle of Filth nie nagrało już tak kompletnego, tak spójnego, jeśli chodzi o całość albumu. Ja nie ukrywam, że to jest mój ulubiony i moim zdaniem najlepszy album Cradle of Filth, choć oczywiście Midian, które mam niestety tylko na CD, ale zamierzam tam gdzieś sobie kiedyś kupić również na winylu. Też bardzo lubię, moim zdaniem jednak ten album jest dużo lepszy. No ale dobra. Wracamy do okładki. Okładka jakby będzie tutaj tytułem tego materiału wideo, bo nawet w tej poprzedniej wersji ja w ogóle miałem kiedyś koszulkę i chodziłem w takiej koszulce na studiach, co możecie sobie wyobrazić, że jakby było odbierane dość dziwnie. No to tutaj też powiem wam, że trochę się łamie, czy sobie nie kupić koszulki z tego Remistressed. Z tyłu prezentuje się to natomiast tak. Jest to okładka rozkładana. I w środku nie ma jakichś fajerwerków graficznych, niestety, a szkoda. Jednak tam, jak widzicie, w tle mamy też klimatycznie właśnie z tą panią wampirzycą skąpaną we krwi jako tło do tekstów utworów. A teksty utworów są tutaj, więc można je sobie poczytać. A jak ktoś lubi, to wziąć też papierowy słownik i potłumaczyć. Chciałbym powiedzieć, że w środku mamy fantastycznie zrealizowany poligraficzny bonus i przepastny insert, w którym można się godzinami zagłębiać, analizować i oglądać zdjęcia, jakieś zdjęcia zespołu, czy zdjęcia z sesji zdjęciowej przy nagrywaniu tej płyty. Nic takiego jednak nie ma miejsca, aczkolwiek są drobne smaczki, jeśli chodzi o treść, z którą można się zaznajomić i poczytać sobie, co mają do powiedzenia muzycy zespołu. W sumie to tak naprawdę jeden muzyk i jeden dziennikarz. Bo oprócz płyt w środku, tak, bo mamy tutaj dwie płyty, mamy również koperty. Koperty jakby trochę lepsze niż zwykłe, chociaż jakby... Co ja z tym jakby tak ciągle? Lepsze pod kątem wizualnym, bo na pewno nie praktycznym. Mamy tutaj wtedy aktualny skład zespołu.
a po drugiej stronie słów kilka od Daniego Filta z 2018 roku. Druga koperta trochę ładniejsza, bo mamy panią znowu w wannie z krwią, tym razem wychodzącą z tej wanny. No i jeszcze tutaj troszeczkę treści do poczytania, a dokładnie tekst Dayala Petersona, Founder of Cult Never Dies, written for Metal Hammer Decibel. I tak jak wspomniałem, dwie płyty ja oczywiście już sobie przełożyłem w lepsze koperty i obie tak samo zakurzone, tak naprawdę to obie Translucent Transparent Red. Przepiękne wydanie. Ja powiem wam, chyba widziałem głównie w Polsce czarne wydania i troszeczkę sobie jakiś czas temu, bo już mam te płyty jakiś czas, przypolowałem właśnie na takie. Myślę, że na przebitkach później będzie to widać lepiej. Obie są takie same. Fantastycznie moim zdaniem pasują kolorystycznie do tego albumu. No i jak doskonale wiecie, jeśli oglądacie ten kanał regularnie, dla mnie połączenie czerni z czerwienią jest ulubionym połączeniem, więc nie ukrywam, że również wizualnie ten album pasuje mi wybornie. No właśnie, album, który pasuje mi wybornie. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja się na tej płycie wychowałem i dla mnie to były początki obcowania z black metalem, dla mnie to były początki obcowania z tego typu muzyką i jedna z najfajniejszych, najbardziej ulubionych płyt tamtych lat, do której mam przeogromny sentyment, wracam do niej regularnie na przeróżnych nośnikach, czy to na kasecie, teraz ostatnio jak sobie też słuchałem na Walkmanie, kiedy testowałem Walkmana, recenzję możecie zobaczyć na kanale, to też sobie przypominałem. Mam też gdzieś przegrywaną kasetę, mam też CD, jak widzieliście, no i mam też winyla. Winyla wziąłem oczywiście, kurde, powiem wam, że chciałem trochę kupić jakąś wcześniejszą wersję, ale trochę mnie ceny odstraszyły od tego, taką jakby oryginalną. Bardzo mnie ciekawiło, jak wychodziła ta wersja Remistress w 2019 roku, no i postanowiłem, że jednak wezmę właśnie tę wersję na winylu, żeby mieć coś innego niż na CD. No i jak sami widzieliście wizualnie, jak się to prezentuje, a jak się to prezentuje dźwiękowo. Myślę, że po prawie 5 latach od wydania tej płyty mieliście już okazję, żeby jej posłuchać, więc wiecie, a jeśli nie wiecie i jest to dla was nowość, że w ogóle taka wersja zremasterowana i zremiksowana się pojawiła, no to powiem wam, że jest zajebista. Jest zajebista z kilku powodów. Mianowicie sam album moim zdaniem jest fantastycznie zrealizowany, jednak wiele osób uważało, że brzmienie nie było takie, jak mogło być. Trochę się z tym nie zgodzą, bo myślę, że w 1998 roku Cradle of Filth nie było jeszcze zespołem, który mógł sobie pozwolić na takie fantastyczne brzmienie. I to też były czasy, kiedy w ogóle black metal nie był specjalnie kojarzony z bardzo dobrym, wymuskanym, dopracowanym brzmieniem, z tego względu, że jednak była to muzyka niszowa, a muzyka niszowa w tamtych czasach nie miała tylu możliwości, jeśli chodzi o mix i mastering. Natomiast wtedy ja nie zwracałem uwagi, żeby tam brzmienie było słabe. Wciąż uważam, że ono jest fajne, ono jest pasujące do muzyki, aczkolwiek oczywiście mogłoby być lepsze. Ale najwyraźniej Danny Field uznał, że jest to moment, w którym fajnie by było wypuścić remix i remaster, że tak powiem, tej płyty. I to był fantastyczny pomysł, z tego względu, że naprawdę bardzo dobrze to brzmi. Dużo więcej smaczków można w tym nowym brzmieniu wyciągnąć z tego wydawnictwa. I powiem wam, że niektórych nigdy wcześniej nie słyszałem, drobnych patentów, drobnych właśnie smaczków i jako całość brzmi to lepiej. Inaczej, nieco inaczej, ale absolutnie to nie jest tak, że to jest zupełnie inna płyta. To nie jest coś takiego jak Stormblast Dimmuborgir, który został nagrany od początku. Absolutnie nie. Stormblast Dimmuborgir z 2005 roku jest po prostu głównym, a to jest wciąż świetna płyta, tylko poddana takim zabiegom, dzięki którym brzmi dużo lepiej i jednocześnie jej odbiór moim zdaniem jest lepszy. A i też pewnie część osób nowych, jeśli chodzi o bycie fanem Cradle of Filth, chętniej by sięgnęło po zremasterowaną wersję. No i myślę, że to też miało jakby swój walor i wymiar finansowy i komercyjny, żeby przypomnieć ludziom, że kiedyś w 1998 roku taką płytę Cradle of Filth nagrało i sprzedać ją jeszcze raz. No i jak widać, po moim przykładzie się to udało. Tak więc widzieliście, jak to wygląda. Jeśli chcecie sobie posłuchać, jak to brzmi, no to od wielu lat jest gdzieś tam w streamingach. Można to ten album też kupić oczywiście na CD. Polecam, zarówno jeśli chodzi o te pierwotne wydanie, bo moim zdaniem to jest zajebisty album, najlepsza płyta Cradle of Filth, a jednocześnie pokaz tego, że można stworzyć black metalem płytę kompletną, jeśli chodzi o opowieść i tam każdy kolejny utwór rozwija tę historię. Mamy wzloty akcji, upadki akcji, mamy chwilę załamania, mamy chwilę melancholii, mamy też chwilę agresji. Świetnie zrealizowany album pod każdym moim zdaniem względem, a w przypadku tej zremasterowanej brzmieniowo wersji chodzi to po prostu jeszcze lepiej. Jak wygląda, widzicie, ode mnie to tyle. Widzimy się niedługo. Na razie.